No i zobacz, naprawdę warto u mnie tutaj właśnie komentować na dole, dlatego że mnóstwo ludzi mnie pytali: Pascal, pokaż czasu na pizzę. Znaczy ten dzień, pokażę ci to. Są naprawdę różne ciasto na pizzę, ja pokażę ci prawdziwe ciasto na pizzę z Neapolu. Jaka jest różnica? Na tym ciasto jest podwójne wyrastanie właśnie ciasta, a poza tym jest bardzo mało drożdży w środku właśnie naszego ciasta. Potrzebny będzie 0,5 kg mąki włoskiej typ 0. Jak nie znajdziesz właśnie typową mąkę do pizzy, to możesz używać typ mąki 500. Do tego 250 ml wody letniej, 13 g soli i bardzo mało drożdży jest właśnie w środku prawdziwe ciasto na pizzę, 1 g drożdży świeże. Zaczynamy od tego, że bierzemy troszeczkę wody, której dodajemy w środku właśnie drożdże, hop, żeby się rozpuściły. W środku dużą miseczkę dodaję resztę wody i do środka dodaję 13 g soli. Z pomocą drewnianą łyżkę mieszam całość, aż kompletnie sól się rozpuści. Oczywiście ten czas możesz zrobić z pomocą miksera, ale chciałem ci pokazać, że jak nie masz miksera, to nie ma wymówki, możesz zrobić czas do pizzy. Sól kompletnie się rozpuścił, możemy dodawać teraz troszeczkę mąki, nie całość. Powiedzmy około 10% mąki. Mieszam całość, aż kompletnie znikną wszystkie grzybki właśnie z mąki. Żeby być pewnie, że drożdże są dobrze rozpuszczone w środku właśnie wody. Pomieszam, drożdże są kompletnie rozpuszczone w środku wody i wylądują do miski. Tak jak jest, dodaję stopniowo resztę mąki, cały czas mieszając. Możesz dodawać troszeczkę mąki na palce i pognatam całość. Całe zawartości teraz miski wyląduje na blat i muszą dokładnie maltretować tego ciasta, żeby wszystko dobrze się łączyło ze sobą. Musisz odzyskać taką kuleczkę ciasta, który jest elastyczny i który się nie przykleja właśnie do ręce. No i teraz tego ciasta potrzebujemy frezować. Co to znaczy frezowania? Frezowania oznacza, że będziemy używać tą część rękę i będziemy dokładnie pogniatać ciasta, żeby być pewny, że wszystko dobrze jest połączone ze sobą. Musimy odzyskać taką kuleczkę z ciasta, która jest elastyczna i która ma jednolite konsystencję. I tak na dobrą sprawę przez 20 minut musimy to zrobić, żeby odzyskać piękną kuleczkę z ciasta. No i zobacz, po 20 minut odzyskałem piękną konsystencję, tak jak ci mówiłem, elastyczne, jednolite. Teraz będziemy formować kuleczkę. To jest tak, położymy właśnie naszego ciasta i robimy coś takiego, widzisz? Układamy ręce tak z góry, kciuk blisko siebie i skręcamy. Muszę się przyznać, że kucharze rzadko robią pizzę. Że naprawdę ludzie, którzy pracują w pizzerii, to są pizzaiolo, a nie kucharze. Pozdrawiam oczywiście wszystkie pizzaiolo, które pracują właśnie w pizzerii. Mam nadzieję, że dobrze robię tą pizzę. Oczywiście pamiętaj o tym, że masz możliwość właśnie tutaj na dole komentować. I zasubskrybuj na mój kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. No i pamiętaj o tym, że otworzyłem niedawno właśnie specjalną rzecz dla ciebie, Tuba Smaku. Zajrzyj tam i zobaczysz, czy masz różne prowadzące. I oczywiście też zasubskrybuj. No dobrze, dziś odzyskałem piękną kuleczkę, którą mogę odrobinę upłaścić. Wtedy bierzesz blachę do pieca na przykład, możesz dodawać troszeczkę semoliny lub tartan bouquon. Wkładasz ciasto w takim sposobem, bierzesz czystą ściereczkę. No czystą to jest nie do końca czysta. No i wtedy bierzesz czystą, umitą ściereczkę. Przykrywa się i to ma leżakować 2 godziny, temperatura pokojowa, czyli około 25 stopni. Czyli 2 godziny później, zobaczcie jak ja jestem zorganizowany, bo ja już tą czynności zrobiłem 2 godziny temu. I odzyskujesz takiego pięknego ciasta. Zobaczcie jaka jest różnica. To jest na samego początku, a to jest 2 godziny później. Pamiętaj o tym, że prawdziwe ciasto na pizzę musi 2 razy wyrastać, tak jak dobrego pieciwa. W domu jesteśmy 3 osoby, czyli ja pokroję właśnie naszą kuleczkę z ciasta na 3 kulki. Kulkę z ciasta na pizzę to jest między 180 do 250 gram. No i będziemy formować teraz nasze kuleczki. Bierzemy troszeczkę mąki, którą dodajemy na ręce. Musisz mocno naciskać i przekręcać, żeby uformować
piękną kuleczkę, znowu jedną litę koloru i konsystencji i ma być znowu elastyczna. O, widzisz, zobacz. Dodajesz kształt, że najpierw idzie to do dołu, pomału, pomału otwieram ręce do góry. No i voilà. Oto proszę, trzecia kuleczka. Jak widzisz, odzyskaliśmy piękną, elastyczną ciasto. Teraz, z powrotem na tą blaszkę, razem znowu albo z semoliną, albo właśnie z tartą buką, hop, położę moje trzy kuleczki na to. Biorę z powrotem właśnie ręcznik, ciściutki, przykrywam. I teraz uwaga, to jest dosyć czasochłonne, bo musisz liczyć około od 4 do 6 godzin właśnie wyrastania. No i zobacz, jak ja jestem organizowany, bo ja właśnie to robiłem wczoraj wieczorem. I zobacz, oto mój przepis na ciasto do pizzy. Koniecznie oglądaj mój kanał, bo niebawem zrobię pyszną pizzę margaritę. Do zobaczenia. Oh, oh, oh.